rozdział 6. Jak Łazarz zgodził się na służbę do kapelana i co mu się u niego przytrafiło. Później trafiłem na malarza, który malował tamburyny. Rozcierałem mu farby i wiele tam złego wycierpiałem. W owym czasie wyrosłem już na sporego pachołka i gdy raz wszedłem do kościoła, zauważył mnie kapelan i wziął do siebie. Powierzył mi dobrego osła, 4 dzbany i bat. Zacząłem po mieście rozwozić wodę. Był to pierwszy stopień wiodący mnie do porządnego życia. Co dzień oddawałem mu gospodarzowi 30 zarobionych marawedów, a wszystko, co miałem więcej, oraz cały sobotni zarobek, zostawiałem dla siebie. Szło mi tak dobrze, że po 4 latach mych starań, z zebranych oszczędności, mogłem się wcale dostatnio przeodziać. Kupiłem kurtkę barchanową, stary przetarty sajan o przeplatanych rękawach, nadto wcale znośny płaszcz z gręplowanej wełny i staroświecką szpadę z kelar. Gdy się ujrzałem w ubraniu przyzwoitego człowieka, rzekłem mu gospodarzowi, żeby sobie zabrał osła, bo ja nie myślę zajmować się taką robotą.